Mamy od tragedii na wrocławskim torze żużlowym. Nie żyje Anglik Lee Richardson, zawodnik rzeszowskiej Marmy we wczorajszym meczu z Betardem Wrocław. Po wyjściu z pierwszego łuku uderzył w drewnianą bandę. Zmarł w szpitalu. Relacja Kacpra Cecoty. To był trzeci wyścig zawodów i pierwszy, w którym startował Lee Richardson w białym kasku. Zawodnik zespołu z Rzeszowa najpierw zahaczył około Tomasza Jędrzejaka, potem o motocykl Fredrika Lindgrena. Nie opanował maszyny i na pełnej prędkości wpadł na bandę. Wszyscy zawodnicy chcieli też tą samą ścieżką pojechać. Jak mówi Konrad Sylwestrzak, który z najbliższej odległości obserwował całe zdarzenie, początkowo nic nie zwiastowało tragedii. Ten upadek nie wyglądał tak groźnie, jakby się mogło wydawać. Takich upadków są może nie setki, no ale w czasie każdego meczu niemalże zdarza się jakiś upadek. Zawodnicy są doskonale na to przygotowani i psychicznie, i fizycznie. Richardson został przewieziony do szpitala imienia Marciniaka. Lekarze nie udzielają informacji na temat przebiegu akcji ratunkowej. Jak nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, zawodnik jeszcze na torze na krótko odzyskał przytomność. Po przewiezieniu do szpitala okazało się, że ma bardzo rozległe obrażenia wewnętrzne. Mimo zarządzonej operacji żużlowca nie udało się uratować. Na torze bez trudu można odnaleźć miejsce, w które uderzył żużlowiec. Dziś płonęły tu znicze. Wrocławski klub złożył kondolencje jego rodzinie i kolegom z zespołu. Znicze przynoszą także kibice w Rzeszowie. Należy się, po prostu się mu zależy za te starty, za to, co robił dla klubu i dla nas. Dało nam emocje. Lee Richardson jeździł w tamtejszej drużynie od 2009 roku. 10 lat temu przez jeden sezon ścigał się także dla klubu z Wrocławia. Zawodnik światowej klasy. To się w ogóle nie da opisać. Mnie się to w głowie nie mieści. Jak rozmawiałem z kolegami z pracy, to oni powiedzieli, że oni nic, o niczym innym nie myślą, jak tylko o tym. Prokuratura sprawdza, czy przy organizacji zawodów nie popełniono błędów. W związku ze skutkiem, jaki nastąpił, zarządzono również przeprowadzenie sądowo-lekarskich oględzin ciała i przeprowadzenie sekcji zwłok. To jest na kręgosłup, a tu z przodu. Mimo tego, że miał to uderzenie było takie silne, że no, poszedł chwotok do wewnątrz. Dziennikarz żużlowy Bartłomiej Czekański twierdzi, że tor we Wrocławiu nie jest niebezpieczny, a niedzielny wypadek to po prostu splot nieszczęśliwych okoliczności. Jak ktoś mnie pyta, dlaczego zginął Lee Richardson, to odpowiadam, dlatego, że uprawiał żużel. To jest taki sport, który często nie wybacza błędów. A to był błąd Lee. Po wypadku Richardsona mecz dokończono. Zawodnicy i organizatorzy nie wiedzieli jeszcze o tragicznym finale. Późniejszy mecz rozgrywany w Gorzowie został przerwany, choć długo trwały przepychanki, czy to zrobić. Kłamiecie, panowie. Panowie kłamiecie, tracicie wszyscy licencję, bo mnie oszukujecie. Lee Richardson miał 33 lata, zostawił żonę i trzech synów. Wedle statystyk jest 331 ofiarą czarnego sportu. Wrocław, Kacper Cecota. Obrażenia wielonarządowe klatki piersiowej, pęknięcie płuca oraz wykrwawienie były bezpośrednią przyczyną śmierci żużlowca Lee Richardsona. Taką oficjalną już wersję podała wrocławska prokuratura. 33-letni żużlowiec w czasie niedzielnego meczu we Wrocławiu z wielkim impetem wjechał w bandę otaczającą tor. Ranny zawodnik został przewieziony karetką do szpitala imienia Marciniaka, gdzie wkrótce potem zmarł. Od wczoraj prowadzone jest prokuratorskie śledztwo w sprawie śmierci zawodnika.